Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Alleluja. A więc teraz rachunek sumienia przed Ojcem Niebieskim, o którym wiemy, że nas miłuje i nigdy nie przestanie kochać. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Teraz hymn. Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu.
Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Pojrz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając z domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. O moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą i życie wieczne niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga. Alleluja. Teraz zaśpiewamy apel. Potem będzie tak jak zawsze błogosławieństwo. Podnieśmy nasze dłonie do Maryi, umiłowanej córki Boga Ojca, Matki Jezusa i naszej. Ty
Dziękujemy, Mario, córko umiłowana przez Boga Ojca, za ten dzień, za tą sobotę, trzeci dzień rekolekcji, który przeżywaliśmy w obecności Ojca, przebaczając, bo On nam wybaczył, radując się Jego obecnością, radując się Jego błogosławieństwem, tym, że Go poznajemy, że wierzymy w Niego bardziej, że wiemy, kim jest tak naprawdę dla nas, że to już bardziej rozumiemy, że to przyjmujemy. Mamy wspaniałego Ojca w niebie. Nasi ojcowie ziemscy różne błędy, grzechy popełniali. Było ich albo czasem nie było w naszym życiu, ale Ty zawsze byłeś. Dziękujemy za wszystkich. Właśnie Panie Jezu, za Boże Ojcze, Duchu Święty, Boże w Trójcy Jedyny, za wszystkich naszych ojców, za to, że przez naszych ojców, przez nasze matki dałeś nam życie, Ojcze Niebieski. I poznajemy to właśnie również dzięki temu, że Maryja się za nas modli, że właśnie, że jesteśmy stworzeni do miłości wiekuistej, Twojej, Ojcze Niebieski, że nasi właśnie, nasi ojcowie prosimy, aby byli też w niebie, abyś im przebaczył, Ojcze Niebieski. Już to trochę wybrzmiało w naszej modlitwie, kiedy prosiliśmy o uzdrowienie, żebyś też właśnie naszych ojców uzdrawiał, Ojcze Niebieski, abyś im właśnie przebaczył, abyś dał im życie wieczne. I mimo ich błędów dziękujemy za nich, ich grzechów i słabości. Przebaczamy im właśnie i miłujemy ich w Tobie. I wiemy, że Ty jesteś najlepszym ojcem. Nawet najlepszy ojciec nigdy nie będzie lepszym ojcem od Ciebie, Ojcze Niebieski. I jesteś ojcem nad ojcami. Dlatego właśnie w ten wieczór dziękujemy za to, że poznajemy Twoją miłość i miłosierdzie, Ojcze. I że jesteś, Ojcze Niebieski, zawsze z nami, z Jezusem, Duchem Świętym, że jest Maryja, córka Boga Ojca, Twoja córka. Dlatego właśnie, Maryjo, po tej modlitwie do Ojca pragnę nowo też zwrócić słowa modlitwy do Ciebie, rozważania, że Ty nam pomagasz odkrywać Ojca, odkrywać Jezusa, że pomagasz nam stawać się dziećmi, które będą dziećmi światłości, bo jesteś Matką Światłości, bo też jesteś Matką każdego z nas, że Bóg Ojciec dał nam Ciebie, że to jest ważne dla nas, abyś zawsze była z nami. Więc teraz pomodlimy się jeszcze modlitwą naszej wspólnoty. Duchu Święty, przyjdź. Oddaję i poświęcam Ci siebie. Oddaję i poświęcam Ci siebie. Przyjdź i działaj we mnie. Przyjdź i działaj we mnie. Aby płonął w moim sercu. Aby płonął w moim sercu. Ogień Twojej miłości i światła. Ogień Twojej miłości i światła. Abym był prawdziwie. Abym był prawdziwie. Uczniem Jezusa, mojego Pana. Uczniem Jezusa, mojego Pana. Głosił moim życiem. Głosił moim życiem. Modlitwą, słowem i czynem. Modlitwą, słowem i czynem. Nieskończoną miłość i miłosierdzie Jezusa.
skończoną miłość i miłosierdzie Jezusa. Ku chwale miłości Ojca. Ku chwale miłości Ojca. Moim zranionym braciom i siostrom. Moim zranionym braciom i siostrom. Przyjdź Duchu Święty. Duchu Święty. Abym stał się. Abym stał się. Płonącym ogniem Twojej miłości. Płonącym ogniem Twojej miłości. Amen. Amen. Tajemnica miłości, zranione serce Jezusa, z którego wypływa miłość i miłosierdzie nie tylko Jezusa, ale także przez Jezusa wylewa się miłość i miłosierdzie Ojca na nas, na cały świat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I teraz prosimy dzieci i młodzież, żeby modlili się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, zaś Ty między niewiastami, błogosławiona bądź żona Twojego, Jezus. Który niesie swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi, napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niesie swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi, napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Miłość i miłosierdzie i miłość Maryi, napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ty niechże swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi, napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Nie przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Nie przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez swoją miłość i miłosierdzie i miłość Maryi napełni nas Duchem Świętym. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Maryjo, Matko miłości i miłosierdzia, módl się za nami. Święty Franciszku, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Śpiewamy jeszcze hymn Maryjo Matko, Królowo naszych serc. Maryjo Matko, Królowo naszych serc, okryj nas swym płaszczem, ukryj w tym sercu. Matka Jezusa, wspieraj swą miłością, kochamy Cię Maryjo, kochamy Cię. Serc, okryj nas swym płaszczem, ukryj w twym sercu. Prowadź za Jezusa, wspieraj swą miłością. Kochamy Cię, Maryjo, kochamy Cię. Maryjo, Matko, Królowo naszych serc, okryj nas swym płaszczem, ukryj w twym sercu. Kochamy Cię, Maryjo, kochamy Cię. Kochamy Cię, Maryjo. Cię, Maryjo, kochamy Cię. Kochamy Cię, Maryjo, kochamy Cię. Kochamy Cię, kochamy Cię. A teraz uklęknijmy, aby przyjąć błogosławieństwo Boże. Błogosławieństwo umiłowanego Syna Ojca Niebieskiego, Jezusa Chrystusa.